Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i 96. rocznicę cudu nad Wisłą witam na świętej Eucharystii, sprawowanej w intencji naszej Ojczyzny i Wojska Polskiego w dniu jego święta. Witam serdecznie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych, pana Andrzeja Dudę wraz z małżonką. Witam marszałka Sejmu, Senatu i wszystkich przedstawicieli naszych izb parlamentarnych. Witam panią premier Beatę Szydło wraz z przedstawicielami władzy rządowej. Słowa powitania kieruję do pana ministra obrony narodowej, pana Antoniego Macierewicza wraz z najbliższymi współpracownikami. Witam szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana ministra Pawła Solocha. Witam Wojsko Polskie na czele z szefem Sztabu Generalnego, generałem Mieczysławem Gocułem, generałów, oficerów, podoficerów, żołnierzy i pracowników wojska. Modlą się z nami przedstawiciele Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Straży Pożarnej, Służby Celnej, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, których bardzo serdecznie witam. Słowa powitania kieruję do duchowieństwa biskupa polowego Armii Amerykańskiej Richarda Spencera. Witam przedstawicieli bratnich ordynariatów oraz księży kapelanów. Witam weteranów, kombatantów, harcerzy oraz poczty sztandarowe. Serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych na świętej Eucharystii i zapraszam do wspólnej modlitwy. We wszystkich kościołach w naszej Ojczyźnie wspominamy dziś podwójny cud. Ten pierwszy wydarzył się przed 20 wiekami w ziemskiej Ojczyźnie Chrystusa. Maryja, jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, dopełniwszy biegu życia ziemskiego, z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego. Syn nie dopuścił, aby ciało matki doznało skażenia. Zabrał ją do siebie, do nieba, z ciałem i duszą, ponieważ ta wiernie wypełniła misję powierzoną jej przez Boga. Ten drugi, zwany cudem nad Wisłą, miał miejsce 96 lat temu, w dniu, kiedy Kościół katolicki obchodzi uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W niecałe 2 lata po odzyskaniu niepodległości państwo polskie zostało napadnięte przez sowiecką Rosję. Do walki w obronie ojczyzny z przeważającymi siłami wroga stanęła polska armia, dowodzona przez marszałka Piłsudskiego i wspierana przez ludność cywilną. W czasie heroicznej obrony Warszawy wielu naszych rodaków trwało na modlitwie. Kiedy bolszewicy stanęli u bram stolicy, z warszawskiej archikatedry świętego Jana na plac zamkowy zmierzała procesja błagalna. Odgłos armatnich wystrzałów spod Radzymina mieszał się ze śpiewem suplikacji. Święty Boże, święty mocny, od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Walczącej Polsce błogosławił papież Benedykt XV. Apelował, aby nasi rodacy modlili się na różańcu i zapewniał, że przyjdzie zwycięstwo. Po tym papieskim apelu w jednej z socjalistycznych włoskich gazet ukazał się artykuł, w którym dziennikarz ironicznie pisał: papież wezwał, aby prosić o wstawiennictwo Maryję. Nie lada stworzył sobie problem,
jeśli wierzy w skuteczność Matki Bożej. 3 miliony żołnierzy w bolszewickich mundurach. Ci żołnierze i ich działa znaczą więcej niż wszystkie różańce świata. Tymczasem stał się cud. 15 sierpnia 1920 roku był kulminacyjnym dniem w bitwie o Warszawę. Przeważające siły wroga zostały odparte od bram stolicy i ostatecznie pokonane. Była to zasługa odwagi żołnierzy i wspierających ich ludności cywilnej. Jedność budowana przez wspólną modlitwę spodobała się Bogu, który zachował nasz kraj od ponownej niewoli. Bóg był z nami. Potwierdziło się przekonanie psalmisty: jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże. Nie pomylił się papież Benedykt XV, prosząc o modlitwę różańcową. Cudowne ocalenie naszej stolicy zostało wymodlone przez stawiennictwo w niebo wziętej Pani. Bracia i siostry, papież Franciszek podczas ostatniej pielgrzymki do naszej ojczyzny w przemówieniu na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu podkreślił, że cechą charakterystyczną polskiego narodu jest pamięć. Tak, pamiętamy o udziale Maryi w dziele zbawienia człowieka i jej cudownym wyniesieniu z ciałem i duszą do nieba. Dlatego tu jesteśmy. Nie zapominamy o cudownym ocaleniu naszej wolności latem 1920 roku. Dlatego tu jesteśmy, by dziękować Bogu za ten cud. A bezpośrednio po zakończeniu tej mszy świętej przy grobie nieznanego żołnierza zostanie odsłonięta tablica poświęcona upamiętnieniu żołnierzy wyklętych. W ten sposób uczestnicy antykomunistycznego powstania, którzy byli skazani na zapomnienie, zostaną włączeni do grona bohaterów i przywróceni narodowej pamięci. Na tej samej tablicy znajdzie się jeszcze jedna nazwa – Obława Augustowska, ofiary tej niewyjaśnionej do dziś zbrodni, też czekają na naszą pamięć. Czy jednak możemy dziś nie wspomnieć kolejnego cudu nad Wisłą, jaki wydarzył się końcem ubiegłego miesiąca w naszej ojczyźnie? Wbrew sceptykom, do Polski bardzo licznie przybyli młodzi ze 180 krajów świata. Zaufali Bogu i nie ulegli presji mediów wieszczących zagrożenie terrorystyczne. Na przekór przewidującym niepowodzenie Światowych Dni Młodzieży otworzyły się domy polskich rodzin, gdzie młodzi doświadczyli niezwykłej gościnności. Język miłości i wiara w Chrystusa połączyły ludzi różnych ras i różnych narodów. W świecie podzielonym konfliktami zbrojnymi, nękanym atakami terrorystycznymi i nienawiścią, Polska okazała się oazą pokoju, bezpieczeństwa i wzajemnej życzliwości. Byliśmy świadkami wspaniałej współpracy wojska i wielu służb, które zatroszczyły się o bezpieczeństwo wszystkich pielgrzymów. Z całą mocą i z wdzięcznością Święto Wojska Polskiego chcę podkreślić wielki wysiłek i wkład polskich żołnierzy w przygotowanie miejsca 2 ostatnich spotkań z papieżem Franciszkiem w podkrakowskich Brzegach, gdzie liczba pielgrzymów przekroczyła 2 miliony. Wspomnę tylko o pracy wojsk inżynieryjnych, które wybudowały 4 przeprawy mostowe, lądowiska dla helikopterów, kilka miasteczek
namiotowych dla kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów, a saperzy sprawdzili teren 240 hektarów Campus Misericordie. Będąc wielokrotnie w tym miejscu, podziwiałem ich pracę, podziwiałem ich trud. Wojsko, angażując się w to ważne wydarzenie, potwierdziło swoją więź z narodem i zasłużyło na wielkie uznanie. Następca świętego Piotra docenił pracę żołnierzy i okazał im wdzięczność. Bracia i siostry, papież Franciszek, kończąc pielgrzymkę w naszej ojczyźnie podczas spotkania z wolontariuszami, dziękował za ten cud nad Wisłą, za ten proroczy znak wspólnoty wiary, nadziei i braterstwa. Młodzieży zaś przypomniał, że jeśli chce być nadzieją Kościoła i świata, nie może zapomnieć o przeszłości i jednocześnie musi odważnie wpływać na kształtowanie teraźniejszości. Powiedział tak: zawsze zadawajmy sobie pytanie, skąd pochodzę? Pamiętajmy o miejscu, z którego pochodzimy, o mojej rodzinie, pamiętajmy o całej historii, którą mamy za sobą. Młody człowiek pozbawiony pamięci nie ma nadziei na przyszłość. I zaraz dodał: miejcie odwagę, bądźcie dzielni, nie lękajcie się. Stawiajcie czoła przeciwnościom nawet w najgorszej sytuacji. Obowiązkiem narodu i mądrością narodu jest pamięć o bohaterach, którzy przelewali krew i oddawali życie w obronie ojczyzny. Dlatego tu jesteśmy. Dlatego dziś w święto Wojska Polskiego obejmujemy ich wszystkich miłością i wdzięczną modlitwą. Za wstawiennictwo Matki Bożej w niebo wziętej prosimy o odwagę w budowaniu poczucia sprawiedliwości i bezpieczeństwa naszego kraju. Hetmanko żołnierza polskiego, błogosław tym, którzy dziś stoją na straży niepodległości i suwerenności naszego kraju. W sposób szczególny miej w opiece naszych żołnierzy pełniących posługę daleko poza granicami kraju, też w trosce o nasze bezpieczeństwo. Maryjo Królowo Polski, ucz nas wierności w służbie Bogu i Ojczyźnie.